JDM Demo dostało ostatnią aktualizację. Jak wbijecie sobie do gry, to samochód od razu ląduje w waszym garażu. Nie musicie go kupować, nie musicie go zdobywać. Możecie go od razu wziąć na akcję. Możecie sobie, o, ten samochód nie ma dostępnej konfiguracji. O, proszę bardzo, nie można go zmieniać. Ale jest to najmocniejszy wóz, jaki jest obecnie dostępny w demie. A samo demo będzie dostępne już tylko do 14 lutego. Czyli trzeba się śpieszyć, bo w momencie, kiedy nagrywam ten film, jest 10 luty, czyli już niewiele czasu zostało do ogrania. I ruszamy sobie, zobaczmy. Ja muszę kilka czasówek sobie poprawić, bo mam tam, no, słaby ten czas. Okej, odpalmy sobie światła. Są żółte. Honda jest oczywiście cała czarna. Jest dźwięk wycieraczek, ale nie działają wycieraczki w tym aucie. No i fura wygląda sobie tak. O, tu się światło świeci tylko z jednej strony. No ciekawe. Ej, spoko wygląda model, nie? No jak jeden. Ja powiem ci szczerze, nie jestem w stanie odróżnić tego modelu od prawdziwego. Dobra, zobaczmy. Posłuchajmy, jak to brzmi. Tutaj fajny jest ten moment, kiedy załącza się fałtek. Bardzo dobrze to słychać w tej grze. I trochę też czuć, bo auto od razu zaczyna mielić. Jest to obecnie najszybszy samochód w grze, więc warto przetestować. O kurde, faktycznie szybki. No i możecie go mieć tak jakby na własność, jeździć nim w jeździe dowolnej. W poprzednim update'cie dodali go tak o w ogóle do gry. Ojej, hamowanie mi nie wyszło. Ale można było go używać tylko i wyłącznie w wyzwaniach. I to też nie wszystkich, bo tam są takie dedykowane z nowymi autami, dodali też camper. Muszę 51 sekund się zmieścić. Robiłem to wyzwanie w Toyocie Corolli. O nie, nie zrobimy tego chyba. Mam za małego VMAXa. Myślałem, że jeszcze jeden bieg będę miał, ale tu mamy pięciobiegową skrzynię. Rozpędzanie było dobre, ale tu bym wydłużył jeszcze biegi, żeby było to, nie wiem, 300 km na godzinę. Ale zobaczmy, no jeszcze się nie poddaję. Kurczę, mocno się kręci ta Honda, nie? Powyżej 8000 obrotów. A, już przegrałem, kurde. Tutaj na autostradę musimy zrobić jednak Silvię. Bo ja zrobiłem sobie Corollę i ona tam długo się rozpędzała, ale VMAXa miała dużego. Ale zanim osiągnęła tego VMAXa, to już było, wiesz, po ptakach. Nie mamy możliwości konfigurowania tego auta. Szkoda. Tylko brąz. I tu jedziemy sobie dookoła. Nie pamiętam, jak to było. Możemy sobie zajechać, zobaczyć, jak to wygląda. To jest też ciekawe z tym autem, bo tu mamy napęd naprzód. Niby jest to gra o drifcie, ale jak się okazuje, nie do końca będzie to gra tylko i wyłącznie o drifcie. Będzie można porobić też inne rzeczy, z czego się cieszę. I to jest jeden z najnowszych samochodów. No długo się tym autem nie nacieszymy tutaj w tym demie, bo mamy jeszcze dosłownie kilka dni, ale czuć w ogóle, że jeszcze mają trochę pracy przy swojej grze, także nie wiem, czy ona się pojawi na pewno w tym roku, ale nie jestem pewny, w którym miesiącu. Ciężko to zgadnąć na ten moment, tak? Strzelam, że to będzie październik, wrzesień, październik, listopad, gdzieś te okolice. Bo tutaj na przykład w demie nie mieliśmy dostępu w ogóle do modyfikacji różnych części, na przykład opon czy zawieszenia, tylko mogliśmy delikatnie ulepszyć moc, więc prawdopodobnie jeszcze pracują nad tym, żeby to dobrze zbalansować, usprawnić i tak dalej. Więc na obecną chwilę, no, ciężko powiedzieć, ile im tam pracy jeszcze zostało. Na pewno nie mało. Poprawili w tym nowym update'cie tutaj w demie też tam jakieś drobne rzeczy, drobne błędy, które gdzieś tam społeczność wyłapała. A cały ten update jest takim właściwie bonusem dla społeczności, bo miało już update'ów nie być. Ale stwierdzili, że skoro 30 tysięcy followersów mają już na Steamie, no to wypadałoby dać społeczności
jeszcze jeden update i nowy samochód do jazdy dowolnej. Szkoda, że na tak krótko, nie? Mogliby tak jeszcze miesiąc to demo zostawić. Okej, okay. Time Attack, ale może by się ludzie znudzili, nie mam pojęcia. No i tutaj mamy tą Hondę, czy to jest na pewno ta? Tak, to jest ta czarna, okej. Okay. No i tutaj już mamy krętą drogę, więc... Może się tu Honda spisze. Miałem tutaj tylko brąz, więc fajnie by było poprawić ten czas na złoto na przykład. Szkoda, że na autostradzie się nie udało tym autem. A jednak za niski VMAX. Tutaj trzy żółte takie same samochody. Bardzo podobne wyzwanie jest dla Hondy, też tutaj zaczynamy w tym miejscu. Wyzwanie z dedykowaną Hondą, tam nawet jak nie było tego update'u, to mogliśmy sobie nią śmignąć. A teraz już możemy, tak, że tak powiem, swoją Hondą sobie tu polecieć. Olbi wyskoczył. No nie, no ty, nie będzie. Poprawiłem czas lekko, ale myślę, że na spokojnie dam radę to ogarnąć na złoto. Elegancko. Już za drugim podejściem mi się udało. No, trzeba było po prostu trochę przycisnąć auto, ale zobaczcie, że mało brakowało. Ja to próbowałem Toyotą robić i Toyotą ledwo udało mi się zaliczyć. I tak jestem zadowolony, że w ogóle się udało. A mogliśmy też zrobić sobie Sylwię na Time Attack. Także tak, kurczę, szkoda, że nie możemy jakoś dostosować tego auta bardziej, no, ale w sumie i tak demo zaraz się kończy, więc co nam tutaj pozostało do roboty, nie? No i tak to wygląda. Ja jestem podjarany tą grą mocno. Bardzo fajnie jest wykonana, bardzo fajnie jest zrobiony świat. Mam nadzieję, że w pełnej wersji podtrzymają poziom i zrobią naprawdę coś wspaniałego. Zwłaszcza liczę tutaj na tryb multiplayer, żebyśmy mogli sobie zrobić jakiś ciekawy zlot. Może nie na 30 osób ten tryb multiplayer, ale tak, żeby można było się w te 12 osób chociażby tutaj spotkać na tak ciasnych uliczkach, to będzie naprawdę totalny sztos. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z JDM, już prawdopodobnie pełnej wersji. Może jeszcze coś do dema tam wypuszczą. Zobaczymy. A tymczasem trzymajcie się, na razie, cześć.